Dzień dobry. Dzisiaj poniedziałek, 7 września. Czytam teksty biblijne przeznaczone na dzisiaj. Z Księgi Jeremiasza z 32 rozdziału. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie drogi ludzkie. I z pierwszego listu do Tymoteusza z 4 rozdziału. Położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Drodzy, dzisiejszy fragment z Księgi Jeremiasza może budzić w nas wiele różnych emocji, ponieważ stawia przed nami bardzo ważne pytanie. Pytanie o to, w jaki sposób czujemy się z myślą, że oczy Pana są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, na wszystkie nasze drogi. To znaczy, innymi słowy, że Bóg widzi nas w każdej chwili naszego życia i w każdej sytuacji. Nie wspominając już o tym, że On także zna każdą naszą myśl. Co to z nami robi? Jakie ta myśl wzbudza w nas uczucia? Czy to nas bardziej cieszy, czy może raczej martwi? Uspokaja, czy powoduje lekki dyskomfort i niepewność? Ktoś mógłby powiedzieć, no to zależy od tego, jak czyste mamy sumienie. No bo jeśli nie grzeszymy, to nie musimy niczego ukrywać. Nie musimy się niczego wstydzić. Możemy stać z dumnie podniesioną głową. Ale co jeśli tak nie jest? Bo czy na pewno o czystość sumienia tutaj chodzi? Drodzy, myślę, że nie. Myślę, że to pytanie dotyka jeszcze bardziej istotnej kwestii naszego chrześcijańskiego życia. A dokładniej kwestii postrzegania Pana Boga. Czy jest On dla nas w naszym życiu bardziej miłującym Ojcem, czy może raczej surowym sędzią? Jeśli Bóg jest dla nas dobrym Ojcem, pełnym łaski i miłości, to myśl o Jego ciągłej obecności i opiece będzie dla nas czymś wzmacniającym, motywującym, dodającym sił, energii i pewności do życia, do działania. Oraz przede wszystkim będzie dawała nam ta myśl poczucie bezpieczeństwa. Będziemy wiedzieć, że cokolwiek by się nie stało w naszym życiu, cokolwiek by nas nie spotkało, to nigdy nie jesteśmy sami. Będziemy wtedy wiedzieć, że cokolwiek by się nam nie przydarzyło, jakikolwiek byśmy nie upadli, to Bóg nie przestanie nas nigdy kochać. I jeśli szczerze będziemy żałować tego, co zrobiliśmy, to zawsze, i mamy tę pewność przy miłującym Ojcu, że zawsze otrzymamy od Niego kolejną szansę. Ale jeśli natomiast postrzegamy Boga jako surowego sędziego, to znaczy kogoś, kto śledzi nasze życie z notysikiem w ręku i skrzętnie notuje z wszelką dokładnością i surowością wszystkie nasze upadki, jeśli będziemy Boga widzieć jako kogoś, kogo trzeba nieustannie przekonywać do siebie różnymi zabiegami, to ta myśl będzie wzbudzała w nas lęk i będzie nas paraliżowała w życiu. Za każdym razem, gdy spotka nas coś trudnego, przykrego, będziemy się zastanawiali, co złego zrobiliśmy. Będzie nam towarzyszyło pytanie, za jakie grzechy, dobry Boże? I zamiast żyć, szukając wyjścia z takiej sytuacji, będziemy siedzieć w poczuciu winy i będziemy cierpieć, coraz głębiej zapadając się w cierpienie i w poczucie winy. A z takim lękiem, z ciągłym lękiem i poczuciem winy, bardzo trudno się żyje. Znacznie łatwiej żyje się bez nich. Jak żyć w ten sposób? Wystarczy przekonanie. Przekonanie, że zgodnie z Bożym Słowem, i tam to jest napisane, nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nic ani nikt nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Ten dzisiejszy poranek chciałbym życzyć wszystkim nam, abyśmy zawsze patrzyli na Boga i widzieli w Nim miłosiernego Ojca, który ma ogrom miłości w stosunku do nas.
żebyśmy patrzyli na Boga w taki sposób, jak autor listu do Tymoteusza, jako na tego, w którym można pokładać nadzieję, jako na Zbawiciela, jako na tego, który nigdy, przenigdy nas nie opuści i z nas nie zrezygnuje. Patrzmy na Boga i dostrzegajmy w Nim miłosiernego Ojca, a nie surowego sędziego. Bo w ten sposób łatwiej nam będzie żyć, łatwiej nam będzie wierzyć, łatwiej nam będzie ufać i miłować drugiego człowieka, wiedząc, że sami jesteśmy umiłowani przez Ojca. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Życzę dobrego, błogosławionego dnia.